serdecznie w kolejnym etapie pracy. Będzie to już 70 rządek, więc tak naprawdę zostaje nam 10 rządków do centrum, do środkowej części firany. I tak. Dobrze, już możemy zaczynać. Tu mi się zaplątała robótka z nitką. Zaczynamy od dorobienia jednej pustej krateczki, czyli nabieram sobie 2 oczka na podstawę, 3 oczka na słupek boczny, 2 oczka na słupek górny, czyli w sumie dobrałam 7 oczek. Nawijam nitkę, wkłuwam się właśnie w tą dziurkę od słupka i wykonuję słupek. Mamy dorobioną krateczkę pustą. Teraz kratka skośna, czyli nawijam nitkę i od razu wykonuję słupek, wkłuwając się w kolejny słupek. 2 oczka nabieram, nawijam nitkę i znowu w to samo miejsce wykonuję słupek. O, już mamy. Dalej lecimy i robimy 14 pełnych krateczek, czyli o. Cały czas słupki lecimy. 14 pełnych krateczek to będziemy miały 43 słupki obok siebie. Ja już mam 4, 5. No i proszę popatrzeć. Mam 43 słupki wykonane, czyli 14 pustych krateczek obok siebie. I tak to wyszło, że skończyłyśmy nad kratką skośną i nad pustą też robiłyśmy, więc skończyłyśmy jakby o 2 kratki dalej od tego motywu kratek pełnych w poprzednim rządku. I teraz czas na jedną krateczkę skośną i 4 kratki puste. Czyli najpierw robimy skośną. O. I teraz 4 puste. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Okej. Po tych 4 pustych znowu robimy 2 krateczki skośne. O, i po tych 2 skośnych 4 kratki pełne. Czyli 13 słupków obok siebie. Ten pierwszy też zaliczamy, więc już mam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, czyli jak zrobiłam 13 słupków, to znaczy, że mam 4 pełne. I teraz 2 krateczki skośne. Raz i dwa. Pamiętamy, że zawsze się wbijamy w pionowy słupek, a nie w ten skośny, bo inaczej nam się rozjedzie wzór. Czyli po tych 2 skośnych robimy 3 krateczki puste. Raz. Dwa. I 3. Ok. Po tych 3 pustych no, czas na 6 krateczek skośnych. Raz.
dwa. Trzy. Cztery. Pięć. No i sześć. Okej. Mam sześć skośnych. Po sześciu skośnych dwie kratki puste. Raz. Dwa. No i jedna skośna. Okay. Następnie trzy krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Ja już mam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i 10, ok, czyli 10 słupków, czyli 3 pełne wykonane. Następnie 4 kratki skośne i jedna pełna. Najpierw 4 skośne. Czyli raz. Dwa. Trzy, i cztery. Ok. Cztery skośne za nami i jedna krateczka pełna, czyli cztery słupki obok siebie. Już mam dwa, trzy i cztery. O. Tak to wygląda. Następnie dwie krateczki skośne znowu. Raz. I dwa. Ok. I po tych dwóch skośnych robimy trzy krateczki puste. Trzy puste. Raz. Dwa. Trzy. Jedną kratkę pełną. O. I znowu trzy puste. Raz. Dwa. Trzy. I jedna pełna. O. I znowu trzy kratki puste. Raz. Dwa. Trzy. I jedna pełna.
znowu trzy puste. Raz, dwa, ojej, trzy i jedna pełna. No i wiadomo, że na końcu muszę zrobić jedną kratkę pustą, tą brzegową. O. Siedemdziesiąty rządek za mną. Jak patrzę na czas, to wyszło mniej więcej 9 minut wykonanie tego rządku. Ale omówmy sobie jeszcze dla pewności. Dorobiłyśmy jedną kratkę pustą. Jedna skośna, 14 pełnych skośna, 4 puste, 2 skośne, później były 4 pełne, 2 skośne, 3 puste, 6 skośnych, 2 puste skośna, 3 pełne, 4 skośne, 1 pełna, 2 skośne, 3 puste, 1 pełna, 3 puste, pełna, 3 puste, pełna, 3 puste, pełna i pusta. To był rządek 70. Przerzucimy na drugą stronę. Będziemy robić 71 rządek i ten rządek będzie poszerzony o jedną krateczkę. I teraz tak, 71 rządek już wykonałam. Zaraz go omówię. I właśnie ten 71 rządek tak samo się zakończył bez dorabiania, więc w tej samej szerokości. Zaczynałyśmy go od górnej części firanki, więc uwaga, dwie krateczki puste, dwie pełne, czyli 7 słupków, jedna pusta, 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie, jedna pusta, 3 pełne, czyli 10 słupków, jedna pusta, dwie pełne, czyli 7 słupków i jedna pusta. Czyli to jest ten, o, akurat na tym rządku zakończyłyśmy ten pionowy motyw, ten paseczek taki. Idziemy dalej i teraz mamy jedną krateczkę skośną, jedną pełną i jedną skośną. Na przemian. Później jedna pusta, jedna skośna, jedna pusta, jedna skośna. Czyli znowu było na przemian. I dalej zrobiłam 4 krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Po tych 4 pełnych mamy 2 krateczki skośne, jedną pustą i znowu jedną skośną. I teraz mamy 1, 2, 3, 4. Moment, czy ja dobrze policzyłam? 1, 2, 3. 4, 5, 6. Dobrze. 6 pełnych krateczek, czyli 19 słupków obok siebie. Popatrzmy na ten fragmencik. Jedna skośna, jedna pusta i jedna skośna. Następnie znowu kratki pełne. 1, 2, 3, 4. 4 pełne, czyli znowu 13 słupków obok siebie. 1, 2, 3. Moment, czy ja dobrze liczę? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przepraszam, chyba powiedziałam cztery, pięć. Czyli jeśli mamy pięć, to 16 słupków obok siebie. Pięć tych pełnych. Teraz jedna skośna, dwie pełne, jedna skośna. I do końca w zasadzie już robimy krateczki pełne. Aż 52, aż 52 słupki obok siebie, bo 17 pełnych kratek i na samym końcu tylko jedna krateczka pusta. Czyli to był 71 rządek. A ja teraz chcę, pokażę tylko początek, tak? Bo chcę zacząć 72 rządek, a tam będzie dorabiana krateczka, więc muszę sobie tak nabrać 7 oczek, tak? Pamiętamy. 2, teraz już mam 5, 6 i 7. 2 na spód, 2 na górę i 3 na bok. Nawijam nitkę, wkłuwam się w ten
w tą dziurkę od słupka i wykonuję po prostu jedno okienko puste. Od razu potem robię okienko skośne. O. I teraz będzie cały szpaler tych kratek pełnych. Żebym się nie pomyliła, bo później najgorzej poprawiać to wszystko. Właśnie, a już wiem. I spotykamy się, muszę chyba, myślę, na omówieniu. Będzie aż 16 pełnych krateczek, czyli tu wszystko sobie ponawiamy. Jeszcze tą i tą kratkę też zamieniamy na kratki pełne, czyli w tym miejscu tak naprawdę kończymy. Więc będziemy miały 58 słupków obok siebie. Dosyć dużo. No i 72 rządek już wykonałam. Na początek dorobione oczko puste, oczko skośne. I dalej miałyśmy aż 16 pełnych krateczek. Czyli 60, a może policzę lepiej, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 58 słupków obok siebie. Tak wyszło, czyli skończyłyśmy o na tej drugiej pustej krateczce. 58 słupków obok siebie, oczywiście żadnego nie opuściłyśmy z poprzedniego rządku. Krateczka skośna i tutaj sobie ponowiłyśmy kratki pełne, czyli mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli 16 słupków obok siebie. Dwie kratki puste. I dalej, jak pamiętam, chyba 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, a nie 7. 7 krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. O, jeszcze pokażę. No spokojnie. O. Następnie dwie kratki puste, jedna kratka pełna, jedna skośna, jedna pusta. I raz, 2, 3, 4, momencik, pomyliłam, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. Jak wprawne oko dostrzeże, że tutaj się już rysuje oczko od aniołka, a tu mamy włoski oczywiście. Ok, czyli mamy 6 krateczek pełnych, skośna, pusta, skośna. Jedna pełna, skośna, jedna pusta, podwójna pusta, dwie puste, podwójna pusta i trzy puste. Następnie pełna, trzy puste, pełna i pusta. To był 72 rządek.